Dzień dobry. Proszę bardzo. Zdrowia, szczęścia i kolejne 81 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Babcia zrobiła pyszną zupkę tam drożeń. Jedz i smacznego. A przeżegnać się? Pamiętaj! To nie wiem, czy to jesteś ty. To chyba nie jesteś ty. To ja jestem. A tu była Krysia mała. No, a tak? A tu to ja miałam ile? 20 lat. To ja to jej panienką jeszcze byłam. To miałam do dziadka, tam ścieżeczką chodziłam, a tu jego domek. A gdzie to było? W Kielcach? W Zaleciu. W Kielcach. To jest w którym roku brałaś ślub? W 45, 9 września. A przyjechaliśmy tu 6 czerwca. Zaraz po wizycie. I ile miałaś lat? 19. 19. No, a tutaj już my się dorobili cały 7 dzieci. No, Krysia najstarsza, Rysiek, Danusia, Stasia, Tadziu, Marysia i Zosia z wypiętym brzuszkiem. I tutaj kto? A tutaj to Czarny. Gdzie byłeś? W klubie! Gdzie? W klubie. W klubie? Wnosił, ty się pilnuj. Wiesz, jaka dzisiaj jest młodzież. Babcię odkryliśmy dość wcześnie, kiedy jeszcze robiliśmy takie filmy do domowego użytku, powiedzmy, czyli puszczane tylko w gronie rodzinnym i znajomych. I okazało się, że babcia jest bardzo pojętną aktorką. Miała jakieś doświadczenia z lat 60. i 70., gdzie występowała w różnego rodzaju festynach wiejskich, recytowała wiersze i śpiewała piosenki. Do filmów, do piosenek, to już mnie ciągnęło od dziecięcych lat. Bardzo lubiłam piosenki, wierszyki, filmy takie. No ale dawniej się tak już nie nagrywało, jak chodziłam do szkoły. W suterynach daleko za miastem, gdzie panuje tam nędza i głód, nad kolebką mnie jakaś niewiasta nuciła piosneczkę do snu. Śpi, syneczku, śpi, sokole, matuś pobiegnie do miasta po mleczko, a da mnie Pan Bóg w niebie, że wychowam ja ciebie, aj luli, 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 laj. Lat 20. Mamo, proszę cię. Co ty ode mnie chcesz? Przecież ci zawsze śpiewałam do snu tą piosenkę. Babcia wiedziała, że już od 5 lat kręcimy filmy. Ona gdzieś się tam przewijała, bo kręciliśmy też u niej w domu. To było tylko kwestią czasu, kiedy ona zgodzi się na udział w jakiejś naszej produkcji. Pieniążki. Skąd je wezmę? Dam ci. Chodź, dam ci. Tu uszła na trupany, to pamiętam, że przyszli mi obrabować. No i mówiłam do tego jednego, co wnuczek był. I to był ten mój bandyta. Mówię, chodź, tu mam w szufladzie pieniądze, to ci dam. No i ten złodziej się zbliżył i strzeliłam, zabiłam go, nie? No. W filmach wykorzystywaliśmy to, że babcia jest dość naturalna i jakby swoimi słowami potrafi dość naturalnie przekazać to, o co chodzi w tych filmach. A co to za dziewczyna, można wiedzieć? Sąsiadka. Borowska? Ta, Borowska. Borowska ma was 50 lat. Ale ile hektarów ma? Przestań, mamo. Z czasem postanowiliśmy jakby bardziej angażować babcię w te projekty i dając jej już jakieś większe role do zagrania, co jakby doprowadziło do tego, że w Ugorze właśnie zagrała pierwszą główną rolę, gdzie praktycznie jest przez cały film i idealnie się tam do tego dopasowała.
i co z ciągnikiem. Trzeba pole zaorać na zimę. Mamo, dzisiaj jest niedziela, nie będę w niedzielę robił. Jak tatuś żył, świętej pamięci, to nie do pomyślenia było, żeby pole nie było wyorane na zimę. Nie było ciągnika, to koń mi się orało. Mamo, powiedziałem, że naprawię. Po co ty się denerwujesz w ogóle tym wszystkim? Bo mnie to w ogóle się wydaje, że całe to gospodarstwo to się rujnuje. Kiedyś to było 30 krów, a teraz to ja nie wiem, czy tam 8 jest, czy ile, przecież ja nie w stanie jestem skontrolować. No bo ja to z własnych doświadczeń ten film był u gór, nie? Bo to przeżyłam, zostały mi się syny, a z mężem robiłam. Ciężkośmy pracowali, mieliśmy duże gospodarstwo. Dużośmy chowali, były krowy, opasy, świnie. No i trzeba było ciężko, bardzo ciężko pracować przy zbiorach, przy wszystkim, później przy tym. No i później mąż zmarł, no, zaczęły synki. Lekko przyszło, lekko szło, nie? Roztrwoniły całe gospodarstwo. No to miałam z tego doświadczenie. Jezu, mamo, co ty tu robisz? Przecież wiesz, że nie wolno ci z łóżka wychodzić. Hello, nalewam sobie tylko herbatę. A od tych parę kroczków chyba nie padnę na zawał. Dobra, chodź. Mamo, nigdy nic nie wiadomo. Później to mi było przykro, bo to moja praca i męża mego praca. I to wszystko poszło w nic. Roztrwonione było, nieposzanowane było rodziców pracy. Ja wiem, że to trochę już za późno, żeby się teraz tłumaczyć. Ale my nie mogliśmy inaczej. To wszystko, co żeśmy w polu wyharowali, to i tak nie dało się nas dwóch nawet utrzymać. Na plac też nie opłacało się jeździć. Ten Ugór. Tu miałam zaproszenie, bo to był mój 10. chyba film, czy jak? Do tego, do Zielonej Góry? Czy do Jeleniej? Do Jeleniej Góry. No to widziałam się. Publiczność tak biła, brawa. Bardzo serdecznie dziękuję. Po co jest film? Właśnie po co? Nikt nie wie po co. Także nagradzajcie nas, no bo nagradzając nas, nagradzacie babcie. Babcia zawsze podchodziła do każdej swojej roli z takim dużym zaangażowaniem, bo zawsze chciała wiedzieć, co ma grać, zawsze no, scenariuszy nie dostawała, bo ciężko jej było czytać tych kilkadziesiąt stron, ale zawsze chciała wiedzieć o swojej roli i zawsze miała obawy, czy podoła, czy da radę. I mówiliśmy, babciu, zawsze będziesz sobą, przecież nie będziesz grała jakiegoś szpiega czy kogoś, tylko babcie. I w każdym naszym filmie zawsze grała babcie, czyli teoretycznie grała siebie, ale zauważyłem, że z biegiem lat i z biegiem ról coraz bardziej dodawała coś nowego do tych swoich kreacji i starała się uciekać od klepania tekstów ze scenariusza, bo ciężko było jej się wykuć na pamięć, ale rozumiała istotę danej sceny i próbowała ją zagrać po swojemu, dodając jak najwięcej jakichś swoich dialogów, czy też reagując w sposób nieoczekiwany dla współgrającego z nią osobnika. Któż te włosy ci tak obciął? Ten fryzjer? Nienormalny czy naćpany był? Maszynka mi się popsuła, mamo. Tak. Zresztą moda też taka trochę jest. Bardzo ładna. Nieważne, gdzie masz insulinę? Jeszcze niektóre to jeszcze poprawiałam, jak tam gdzieś mi było źle. To mówię, może tak by było, może tak, no jeszcze was douczałam tam, no. Siadaj, przygrzej się źle. Ja sam odgrzeję, daj. Gdzie upadł? Tam jest ręcznik. To już nie wiesz, jak to jest na,
na starsze lata i choroba i to, to już tak się nie pamięta dokładnie. Z młodych lat dziecięcych to się mogę dużo nauczyć. Teraz cukierki jem, kiedy niegrzeczna jestem. Dlaczego? Bo jestem chora. Mam cukrzycę i cukierki mogą mi zaszkodzić. Możesz umrzeć? Tak, ale umrzeć nie jest tak prosto. Na śmierć też trzeba sobie zasłużyć. To ja nie chcę cukierka. To, co się zapisze w dziecięcym umyśle, rozumie, to się pamięta do dziś dnia. O! Mój mąż, jak był kawalerem, w takich chodziły kawalery, w tych butach i spodnie takie tu z tymi bufami były.